jak wskazują eksperci, dzieci i młodzież dzisiaj są jedną z najbardziej poszkodowanych koronawirusem i pandemią koronawirusa grup społecznych. Statystyki podają, że aż 44% młodzieży dzisiaj boryka się z problemami i przejawia objawy depresji. Uważamy, że powinniśmy im również pomóc w tym zakresie, o którym również mówią eksperci, lekarze medycyny, a mianowicie związanych z problemami wzroku. Ze względu na czas, jaki dzisiaj wszyscy spędzamy tak naprawdę przed komputerami, a dzieci i młodzież w szczególności, uważamy, że również na tej grupie mieszkańców naszego miasta powinniśmy się dzisiaj szczególnie skupić. Obserwujemy wszyscy stosunkową bierność ze strony rządu, który właściwie nic w tej sprawie nie robi. Poza dyskusjami telewizyjnymi praktycznie nic się nie dzieje. Dlatego myślimy, że miasto powinno wystąpić z inicjatywą takiego miejskiego programu pomocy psychologicznej, zainwestować pieniądze w naszą przyszłość, czyli w dzieciaki. Chodzi o kompleksową pomoc, zarówno psychologiczną dla dzieci, jak i takie przesiewowe badania okulistyczne. W kryzysowym roku 2020 w Urzędzie Miasta przeznaczono aż 361 tysięcy złotych na nagrody dla urzędników, z czego większość tej kwoty pochłonęły nagrody dla kadry kierowniczej urzędu. Proponujemy, żeby z tych 20,5 miliona złotych, które w budżecie miasta jest zarezerwowanych na utrzymanie Urzędu Miejskiego w tym roku, w tym również w tych środkach znajdują się środki na potencjalne nagrody, żeby z tej kwoty przesunąć 200 tysięcy złotych na działania związane z profilaktyką i ochroną zdrowia mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego i uruchomić dwa programy profilaktyczne warte po 100 tysięcy złotych każdy. Jeden w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży na terenie Ostrowa Wielkopolskiego, a drugi dotyczący badań przesiewowych wzroku również dzieci i młodzieży na terenie Ostrowa Wielkopolskiego. Z naszej inicjatywy, z inicjatywy naszego klubu, Rada podjęła uchwałę jednogłośnie, uchwałę, z której miasto zrezygnowało z opłat od restauratorów, opłat za sprzedaż alkoholu. No jest to drobny w skali całego problemu, ale drobny przykład takiej pomocy. Teraz chcielibyśmy, żeby taką pomoc od miasta otrzymały dzieci. To są kwoty, które pozwalają na utworzenie pilotażu takiego programu. Przede wszystkim ten program nie może sobie powstać to nie jest program, który sobie może usiąść i napisać radny Kornaszewski, historyk i radny prawnik, bo to muszą być programy, które są przygotowane i skonsultowane z lekarzami, z psychologami, z specjalistami, psychiatrami i też z okulistami w przypadku tego drugiego programu. Te środki pozwolą dzisiaj na przygotowanie tego programu i uruchomienie go w tym pierwszym rzucie pandemicznym. Liczymy, że w kolejnych latach to wejdzie po prostu jako stały punkt każdego ostrowskiego budżetu miasta. Docelowo powinno być tak, że w każdej szkole powinien być psycholog dziecięcy, niezależnie od pedagogów. Myślę również, że w programie powinno się znaleźć również jakieś badania przesiewowe w przedszkolach.